Synchronizacja wynika głównie z długości wahadeł, ponieważ długość warunkuje okres drgań i jeżeli te okresy drgań odpowiednio nam się dostosują do siebie, to wtedy mamy wrażenie, że widzimy jakieś struktury. Jeżeli kolejne wahadła będą znajdowały się w równej fazie, wówczas możemy obserwować na przykład jedną płaszczyznę, a jeżeli w przeciwnych fazach, to rozłączają się na dwie płaszczyzny. Nie zawsze wahadła zachowują się w ten sposób. Zależy to od tego, jak dostosujemy dla nich długości. W naszym przypadku, jeżeli długości cały czas mamy stałe i ich nie zmieniamy, zawsze możemy obserwować te same struktury. Zdecydowanie najtrudniejsze było wiązanie węzłów, ponieważ zajęło nam bardzo dużo czasu. Dopasowywanie długości kolejnych wahadeł jest bardzo, bardzo pracochłonne i mieliśmy z tym ogromne problemy.